Kaczyńskim na pikniku pod wodospadem na tureckiej granicy i bawiliśmy się świetnie do późnych godzin nocnych, to trzeba było wrócić stamtąd. To było jakieś 2 godziny w dół wertepami. Prowadził nasz kolega Chico. No to jest akurat, no jakby to powiedzieć, no w Gruzji bycie pod wpływem niczym nie przeszkadza prowadzenie samochodu, bo to jest jakby temat trudno wytłumaczalny. No i Chico ma jeszcze taką skłonność, że jak jest w stanie rozweselenia, to prowadzi nastawiając na cały regulator płytę Metaliki. Czy jest tu na sali fan Metaliki? Bo ja nie bardzo. Metaliki. To jest ta czarna płyta, taka wczesna. Chyba tak, no to taki hardcore, hardcore. No właśnie. I my jedziemy, jest tak, jest noc, jedziemy drogą, gdzie tu przepaść, tu skała, a Chico jedzie mniej więcej 80, zwalniając lekko na zakrętach. Metalika po prostu wali tak, że cały samochód chodzi. A obok nas siedzi Irakli, czołowy głos tego chóru, i dośpiewuje do Metaliki takie swoje wypowiedzenia muzyczne. Napisałem taki felieton, zresztą między wariatami się zwał Kiedy chciałbym wystrzelić w kosmos. To było generalnie chyba 15 czy 16 punktów o sytuacjach, kiedy mnie szlak trafił. No i tam były na przykład, nie wiem, kiedy siedzę sobie w kanapie, czytam książkę i ktoś znajomy albo nieznajomy podchodzi, zagaduje, bo uważam, że czyta się z ludzi, a ja nie mogę sobie czytać, bo muszę gadać. Albo jak Maja się rozpętała jakiś czas temu, przynajmniej w Warszawie, w każdej knajpie kelner podchodzi i się pyta, czy chce świeżo zmielonego pieprzu. Jak słyszę słowo, czy chce świeżo zmielonego pieprzu, to mam ochotę wziąć tą pieprzarkę i do przeproszenia ze pieprzem w nazwie. No. I takie Michałki. Był tam punkt trzeci. Ten jeden był pisany latem. Ja napisałem, że kiedy jadę metrem, a obok stoją kolesie w koszulkach na ramionczkach, są samo w sobie obleśne w centrum miasta, a spod tych pacholców capi im jak z kibli w dawnej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Koniec kropka. Wysłałem w piątek do redakcji i poleciałem w sobotę do Gruzji. Jestem w poniedziałek w Batumi nad morzem i idę sobie ulicą i grupa Polaków idzie: o, panie Marcinie, jak miło, że pana spotykamy, bo my przyjechaliśmy do Gruzji z powodu książki pana żony i pana, czy możemy zdjęcie sobie wyłożymy, gadamy. I widzę, że chcą jeszcze coś powiedzieć. A ja mówię: tak? A on mówi: oj, panie Marcinie, trochę pan pojechał. A ja mówię: ale co z tą miłością do Gruzji? A on: nie, z tym, że Polacy śmierdzą. Ja mówię: co?